11 października na terenie przejścia podziemnego przy ulicy Małobądzkiej i Piłsudskiego już po raz czwarty w Będzinie odbyła się bitwa graffiti. Tym razem w ramach 9 edycji akcji Stań pod murem. Sobotnia impreza zgromadziła kilkudziesięciu uczestników, prawdziwych pasjonatów graffiti. Czym dla mnie jest może to bardziej hobby, taka zajawka, coś co robiłem, kiedy po prostu nudziłem się, siadałem i rysowałem. A tak to po prostu z czasem robiłem coraz więcej rysunków i tak dalej. Zacząłem się głębiej interesować, czytać o innych tam malarzach i tak dalej. No i ogólnie się wkręciłem w ten cały temat. Przygoda z graffiti zaczęła się kilka lat temu. W 2007 roku kolega wciągnął mnie w to. No i tak po prostu zacząłem malować. No a graffiti dla mnie jest formą rozrywki. Tym, co sprawia mi przyjemność, no i tym, co lubię robić. Po prostu. Po kilkugodzinnej pracy przyszedł czas na werdykt jury. W jednej z kategorii pierwsze miejsce zdobyli Tomek i Michał z Bełchatowa. Zastanawialiśmy się, co wybrać. Było parę typów co do filmu, bo na to się szykowaliśmy. No i co? No i spontanicznie wybraliśmy tę tematykę, bo wszystkie pozostałe, czyli typu, nie wiem, Obcy, Matrix i tak dalej, już są uklepane tematy, a to jest w miarę nowa produkcja, więc pod to się podoba. Bardzo, bardzo przypadkowa decyzja, praktycznie bez zastanowienia rzucona, jedna propozycja została i tyle. Dzięki wszystkim pracom powstałym podczas bitwy graffiti, będzińskie przejście podziemne zmieniło się nie do poznania. Kolejna impreza z cyklu Bitwa Graffiti. Każdy z mieszkańców ma możliwość przyjść i też wybrać swoich faworytów. Były dzisiaj trzy kategorie, w których walczyli nasi artyści. No, wybór jest szalenie trudny, ale udało nam się osiągnąć dwie rzeczy. Tak? Przede wszystkim zagospodarowaliśmy, wydaje mi się, w ciekawy sposób przestrzeń miejską. Druga rzecz, przyjście podziemne już nie będą takie szare i niekoniecznie będą nam się niezbyt dobrze kojarzyły. Nie da się ukryć, że nowe oblicze tego miejsca robi wrażenie. Efekty sobotniej bitwy graffiti mieszkańcy Będzina będą mogli teraz podziwiać codziennie.